Siema, tutaj Jumper Dawidzio. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam krótki gameplay z gry Euro Truck Simulator 2. Będzie to taki wstęp całej serii, którą będę prowadził na swoim kanale, ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kupnem pierwszej ciężarówki oraz kilkoma trasami. Więc zaczynajmy. Jako że zacząłem grę niedawno, więc mam tylko odkrytych dwóch dealerów ciężarówek. Jest to Valiant, czyli na nasze tłumaczenie będzie to Volvo, oraz Renault. Niestety nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, więc udamy się do banku po pożyczkę. Jak na razie weźmiemy może 400 tysięcy i od razu zatrudnimy sobie dodatkowego pracownika. Dobrze, pożyczka została nam przyznana, więc przejdźmy do zakupu naszej wymarzonej ciężarówki. Odwiedźmy naszego dealera. Oczywiście Euro Truck Simulator jest to pełnowymiarowy symulator jazdy ciężarówką. Rozwijamy tutaj firmę. Kupujemy ciężarówki, dowozimy materiały, wynajmujemy pracowników i tym podobne rzeczy. Jako że mam szósty poziom, więc nie będziemy mieli za dużego wyboru. Zobaczymy, co w ogóle nam zostało. I jak widzimy, mamy tylko jedno auto do wyboru. Jest nim Valiant F16 Haas Leper. Więc personalizujemy sobie tą ciężarówkę. Pierwsza kabina. Niestety nie mamy jeszcze dostępu. Podwozie. Też niestety jeszcze nie możemy zakupić innego, ale silnik. Sprawdźmy sobie, który z naszych silników jest najmocniejszy. Widzimy już, że ten oczywiście go zakupimy. Teraz wnętrze. Wnętrze zostaniemy przy europejskim, ponieważ jestem Europejczykiem. Sprawdźmy sobie teraz nasze kolory, które możemy wybrać. Ja decyduję się na czarny, ponieważ całą swoją flotę najprawdopodobniej będę wystawiał w czarnych kolorach. A teraz przejdźmy do kustomizacji naszej ciężarówki, w którym wybrać pałą. Wybieram ten, tak bardziej będzie pasował. No, odblokowały nam się już niektóre światła oraz trąbki, więc z samego brzegu zrobimy bardziej kwadratowe światła. Na środku damy syren. Sygnały, żeby nas było bardzo dobrze słychać. Więc ten element mamy już skończony. Sprawdźmy lusterka. Mamy dwa do wyboru, lecz pozostanę przy seryjnym. Osłony przeciwsłoneczne. Sprawdzimy sobie je, które będą nam tu najlepiej pasować. Nie wiem, na które się zdecydować. Myślę, że to będzie najlepsze. Najlepiej nam pasuje. I lusterko musimy oczywiście wymienić. Dobrze, przejdźmy kolejno do osłony przedniej. Tutaj oczywiście też wymieścimy nasze oświetlenie. Pierwsza ciężarówka będzie ona miała potężny zasób świateł. Dolna krata ochronna. Tego jeszcze nie miałem do wyboru, więc za bardzo wiem, na którą się zdecydować, ale myślę, że tak, bo ona ma najwięcej opcji do wyboru. A są na przykład dodatkowe oświetlenie. Oczywiście zdecydujemy się na nie. Ale tak
każdy kierowca chciałby mieć bardzo dopracowany swój sprzęt, tak aby mogli tylko patrzeć z zazdrością na to. Teraz skąd? Bierzemy chyba sobie teryfowane z filmu o nazwie Ranger. Myślę, że pasują nam do naszego modelu. Klamki. Zmienimy na lepszy model, oczywiście. Przednie koła. Mamy standard Doppler. Elite Rider, oczywiście. Bierzemy wyższy poziom naszych kół. Bierzemy proste zabezpieczenie boczne. Dzięki temu nasza ciężarówka wygląda dużo lepiej. Zademonstruję wam ją. Oczywiście załączymy światła. Widać od razu potęgę naszego oświetlenia. Więc przejdźmy do zakupu. Potwierdźmy i wykupmy naszą pierwszą ciężarówkę. Oczywiście kupujemy ciężarówkę. Tutaj mamy filmik prezentujący nasz wjazd do garażu. Nie jest on imponujący jak na pierwsze poziomy, no ale to dopiero początek gry. Odpalmy nasz sprzęt. Zobaczmy ulepszenia jeszcze, czy możemy jakieś dostać. Widzimy tutaj dostępne ulepszenia do innych ciężarówek. Niestety my jeszcze nie mamy innego modelu. Ale teraz wybierzmy jakieś zlecenie. Zbiorniki ciśnieniowe, wózki widłowe. Trasy mamy dość dalekie, bo już jednak mamy trochę odblokowanych. Ale wybierzmy sobie coś krótszego. Koparki, opony, rudy. Też daleka trasa. Duże tuby. Widzimy, że prawdopodobnie promem się będzie przeprawiać. Więc wybierzemy sobie to, bo może to być ciekawa podróż. Oczywiście. Musimy teraz wyjechać na drogę. Ups. Na sam początek już failik. Mały wypadek. No ale do każdej gry trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście pojedziemy się jeszcze przenocować. Od razu manda. Może jednak wybierzemy jakąś bliższą przesyłkę, bo tamta jednak jest bardzo daleka. Wycinamy od świateł.
wracamy, jednak wybierzemy sobie jakąś bliższą wycieczkę, mianowicie po Polsce. Wybierzemy się z Wrocławia po ser. To znaczy zawieziemy ser do Szczecina. A więc wyruszmy w trasę po nasz ładunek. Droga wolna, więc wyruszamy. Widzimy, udało nam się, więc jedziemy dalej. Nasz kierowca już pomału zasypia. Więc odbierzemy ładunek i dopiero pójdziemy spać. Naprawmy nasze auto i zbierzmy wreszcie nasz upragniony ładunek. Troszkę nie wyrobiliśmy na zakręcie. No ale trudno, nic na to nie poradzimy. No i wjeżdżamy po nasz ładunek. Już widzimy, że oczekuje na nas. Zbierzmy oczywiście. Odbierzmy sery. Widzimy informacje, gdzie mamy przejechać, aby odebrać nasz ładunek. Widzimy znacznik, który informuje nas, która jest nasza naczepa. Przełączymy się może na trochę inny widok, który ułatwi nam podczepienie naszej naczepy. Naczepa podczepiona, więc wyruszamy w drogę. Nasza trasa, przewidywana trasa w grze to 6 godzin 29 minut. Ale tak naprawdę pójdzie nam to dużo szybciej. Teraz oczywiście zmęczenie daje nam się oznaki. Po drodze znajdziemy jakiś punkt noclegowy i się prześpimy. Oczywiście, gdy wyjedziemy na dalszą trasę, załączymy tempomat, by nasza droga była dużo przyjemniejsza. Gra jeszcze nie jest idealnie dopracowana, ponieważ jest dużo błędów. Mianowicie, nie każde wykroczenia są karane. Nie ma wszystkich modeli ciężarówek licencjonowanych i tych nielicencjonowanych. Ale ogólna ocena tej gry jest bardzo dobra. Ponieważ bardzo dobrze odzwierciedla realia, w jakich pracują prawdziwi kierowcy ciężarówek.
Wyjeżdżamy teraz na trasę. Nasza nowa własna ciężarówka spisuje się bardzo dobrze póki co. Rozpędza się idealnie, jak na model z niewysokiej półki. Więc czego chcieć więcej? Oczywiście doskwiera nam ten sen, no ale miejmy nadzieję, że szybko nam on przejdzie. Oczywiście kierujemy się na Szczecin. No więc w drogę. Na zasługę można również podkreślić fakt, że polskie drogi w rzeczywistości, jak i w naszym symulatorze, wyglądają w miarę odpowiadająco. To znaczy, u nas są budowy w symulatorze tak samo na niemieckich autostradach, natomiast są duże, trzypasmowe autobany, na których można rozwijać ogromną prędkość, nikt tam za nic nie każe. Nasze drogi jednak są bardzo kręte. No i widzimy, parking mamy po drodze, oczywiście prześpimy się kilka chwil. Przez to zauważycie również ten aspekt. Oczywiście natankujemy. Bak mamy pełny. Więc zaczynamy. Teraz oczywiście przejedziemy na... żeby się przespać. Nigdy jeszcze tego nie robiłem w tej grze. Więc może nam się uda. Niestety, nie wiem, jak można przejść tryb odpoczynku, więc wyruszymy w dalszą trasę. Bez zasypiania. Tak jak to robili dawni kierowcy. Jechali na pałę wiele, wiele godzin, katując swoje organizmy. Ale gnamy dalej. Po naszych niedokończonych drogach. W tej grze brakuje mi jednak faktu, że nie goni nas policja i nie możemy rozmawiać z innymi kierowcami ciężarówek, pytać o sytuację na drogach poprzez radio CB. Tak jak na przykład było to w bardzo znanej serii 18 Wheels of Steel, Across America, Howling albo Pedal to the Metal. Doskwiera nam bardzo już ten sen. Jesteśmy bardzo zmęczeni. No ale zatrzymywać się nie będziemy. Niestety droga cały czas jest zajęta, więc nie możemy wyprzedzać, a teraz przeszarżujmy troszkę i pójdźmy na całego. Udało nam się bez żadnej stłuczki. Jednak polskie drogi, bardzo wąskie, kręte, niebezpieczne. Ale
co to dla wyborowego kierowcy. Wszędzie damy radę dojechać. Tego już nam się nie uda wyprzedzić. Prawie uderzyliśmy w inny samochód. Tak zwane czołowe. Ale co tam? Niestety jeszcze nie możemy. Trochę to jest denerwujące, jazda za kimś, kto nadaje nam tempo, ale miejmy nadzieję, że niestety jeszcze nie. W prawdziwym życiu jednak na pewno by się udało wyprzedzić, tak czy owak kierowca osobówki musiałby zjechać. Korzystając z okazji, włączmy tempomat, który będzie nam utrzymywał stałą prędkość. Kolejne wykroczenie, jak widzieliście, przejechaliśmy przez skrzyżowanie. Niestety nikt nas nie ukarał, ale zostaliśmy jeszcze bardziej chyba na ukarani. Przez drugą ciężarówkę przed nami. Na szczęście mamy jeszcze jeden pas teraz. Prawdopodobnie jest to autostrada Poznań-Wrocław, dzięki której szybko dostaniemy się na miejsce. Załączmy teraz tempomat. No i możemy podróżować sobie naszą ciężarówką do miejsca docelowego. Tak jak już mówiłem wcześniej, to jest tylko krótki gameplay z tej gry, który nie ukazuje jej całych aspektów. Jest to jedynie wstęp do serii, która prawdopodobnie ukaże się na moim kanale wraz z kolegą. Będziemy nagrywać dwie perspektywy z tej gry, więc będzie to ciekawe doznanie. Ale póki co ja jadę sobie dalej. Wy oglądajcie, subskrybujcie mój kanał, oceniajcie filmy, bo dzięki temu będę miał zapał do dalszego tworzenia dla was. Dzięki.